W tym filmie zobaczycie elektryczny rozłącznik izolacyjny, który stanowi element aparatury modułowej stosowany w rozdzielnicach. Jego zadaniem jest przewodzenie prądu w warunkach znamionowych, a podczas obsługi urządzeń i sieci elektrycznej jego zadaniem jest odłączenie napięcia od wszystkich obwodów. To jest rozłącznik izolacyjny trójfazowy. A tak wygląda symbol tego rozłącznika. Jest wiele rodzajów rozłączników izolacyjnych. To jest podstawowy rozłącznik izolacyjny, tak zwany FR. Bez żadnych dodatkowych elementów typu bezpiecznik, typu wyzwalacz. Zasilanie może być przyłączone zarówno z góry, jak i z dołu. To są zaciski do przyłączenia przewodów, a te górne to zaciski do przyłączenia szyn grzebieniowych. Rozłączniki mogą być czterobiegunowe, 3, 2 i jednobiegunowe. To jest przykład rozłącznika jednobiegunowego o prądzie znamionowym 100 A FR101. I tak samo jak w rozłączniku trójbiegunowym możemy przyłączyć zasilanie zarówno z góry, jak i z dołu. W aparatach niskiego napięcia, poza niektórymi wyjątkami, jak na przykład wyłącznik różnicowo-prądowy, nie ma znaczenia, z której strony przyłączymy zasilanie do takiego aparatu. W rozłączniku przepływ prądu przebiega od zacisku, następnie przez styk nieruchomy, przez styk ruchomy, znowu do styku nieruchomego i do następnego zacisku. Jak widać po tej budowie, po symetryczności tej budowy, dla tego rozłącznika jest obojętne, z której strony przyłączymy zasilanie. Mnie zawsze uczono, że zasilanie przyłącza się do styku nieruchomego, a odbiór do styku ruchomego. Ale to ma znaczenie przy wysokich napięciach, gdy występują spore łuki elektryczne. Jak widać, budowa takiego rozłącznika jest bardzo prosta. Występuje tu mocna sprężyna, która ma za zadanie szybko rozłączyć obwód elektryczny, gdy zmienimy położenie dźwigni. Nie występuje tu żaden element, który mógłby wyłączyć rozłącznik w przypadku różnego rodzaju przetężeń. A tu widać różnicę między rozłącznikiem a wyłącznikiem nadprądowym. W wyłączniku nadprądowym jest człon zwarciowy i przeciążeniowy. Teraz pokażę w zwolnionym tempie parę wyłączeń prądów zwarciowych rozłącznikiem izolacyjnym. Gołym okiem to zjawisko jest prawie niewidoczne. Dopiero w zwolnionym tempie możemy zaobserwować powstający łuk elektryczny. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!